Mam wrażenie, że minęła zaledwie chwilę od czasów, gdy po raz pierwszy zachwycaliśmy się mobilnością pierwszego Tomb Raidera i kształtem przygodowych gier akcji. Dziś ten diament wydaje się być już dobrze szlifowany, nabierając pełnych kształtów i zbliżając się coraz bardziej do fotorealizmu. Jednak zmienia się nie tylko to, co możemy podziwiać na ekranie, ale także to, w jaki sposób podchodzimy do grania. Bez względu na to, czy twój pierwszy Fallout zaczął się od trójki, czy jesteś też jednym z tych, którzy uważają, że bezpardonowa jedynka i dwójka jest szczytem rozwoju RPGów, istnieje spora szansa, że twoje nawyki również Dostosowały się do obecnej kultury gamingu. Gry mobilnej i gatunek MMO przyczynił się do rozszerzenia metod monetyzacji. Zaczęto zauważać, że brak bazowej ceny tytułu z sukcesem rekompensowany jest przez dodatkowe opcje mikro i makrotransakcji. Mimo że początkowo tylko niewielki procent decydował się na takie płatności, zyski były na tyle duże, że coraz więcej tytułów decydowało się na taki model. Obecnie poza wielorybami na użycie swojej kredytówki decyduje się coraz więcej zwykłych graczy, i dlatego poza portfelem użytkownika coraz ważniejszy staje się jego czas. Oczywiście wiele obrzydliwych firm ze swoimi dyrektorami generalnymi na czele wprowadziło w swoich tytułach metody monetyzacji z gier free to play, mimo że dalej żądają za nie 60 dolców. Ale gracze chętnie to łykają, tak samo jak ekskluzywy i darmowe łapówki od Epic. Stopniowe znikanie lootboxów może i jest małym zwycięstwem nad chciwymi wydawcami, jednak przede wszystkim jest kolejnym etapem w ewolucji monetyzacji. Wydawcy próbują usunąć bariery w dostępie do gry, a także ich negatywne cechy, aby zainteresować jak największą publiczność. Tylko dlatego lootboxy muszą odejść lub muszą przybrać inną formę, bo otwieranie skrzynek z losową zawartością zaczęło zbyt bardzo zwracać na siebie uwagę. A przy okazji lootboxów cały czas przypomina mi się ta dobra wiadomość. Cieszę się, że polskie prawo tak dobrze dba o polskiego konsumenta. Aktualnie Android Wilson i jemu podobnie starają się spinować pomysł, że to rodzice odpowiedzialni są za to, czym interesują się ich dzieciaki. No trudno się z tym nie zgodzić, jednak gdy widzimy grę przeznaczoną dla przedszkolaków, w której są mechaniki hazardowe, pojawia się tylko pytanie, kto pozwolił, aby ta gra była rekomendowana dla dzieci. To tak jakby wódkę sprzedawać od 3 lat, ale zaznaczyć, że nieletni może ją wypić dopiero po skończeniu 18, albo korzystać z podnadzorem rodzicielskim. Choć tutaj jest jeszcze inaczej, bo przed rodzicem udaje się, że produkt jest bezpieczny, gdy w rzeczywistości nie jest. Wiem, powoli odchodzę od tematu i już do niego wracam. Gaming wpływa na nasze zachowanie, bo cały czas korzystamy z nowych tytułów i mechanizmów. Tak samo naturalne wydaje się dostawanie bonusów za preordery, a także nagród otrzymywanych za granie. Pomysł na ten film wpadł mi do głowy przy okazji premiery Last Year na Steamie. Gra dostała już kilka aktualizacji, jednak w trakcie premiery nie posiadała żadnego ogólnego systemu progresu, a była to jedna z cech, do której domagali się sami gracze. Można pomyśleć, że słusznie. Fajnie jest jak grasz i jeszcze dodatkowo rośnie poziom profilu, dostajesz oznaczenia, tytuły albo jakieś skórki i grafiki że deweloper typa, było ci miło i chciało ci się grać dalej. A no właśnie, dlaczego miało być się nie chcieć? Za dawnych czasów możesz pamiętać, że rozgrywki w Unreal Tournament albo potyczki w Fallout Tactics rozgrywało się dla samej gry. Okej, okay, dobra, to pierwsze to jeszcze przejdzie, ale dobrze wiem, że po sieci w Tactics zagrałem tylko ja i czterech Szwedów. I choć brzmi to jak tytuł filmu porno, zapewniam cię, że dalej mówimy o grach. Wydawcy szybko zauważyli, że gdy robisz coś tylko dla własnej przyjemności, poświęcasz temu ostatecznie mniej czasu, niż jakby twoja rozrywka była dodatkowo nagradzana. I to prowadzi do pewnego paradoksu, dlatego bo rozrywka przestaje być nagrodą samą w sobie, a my czekamy na jakieś zewnętrzne wzmocnienie. W takiej sytuacji nie różnimy się od laboratoryjnego gołębia. Zachęcani zabawą zaczynamy angażować się w serię powtarzalnych działań dla nagrody, która staje się głównym celem rozgrywki, a forma zabawy powoli przekształca się w pracę. Może to wyglądać tak, jakbyśmy sami działali na własną szkodę i odpowiedzialny za to jest over justification efekt, Czyli po polsku efekt nadmiernego uzasadnienia, który łączy się z zasadami wzmocnień. Już mówię o co w tym chodzi. Te zasady ewoluowały w kontekście pracowniczym i wydajności wykonywanej pracy. Na pewno zdarzyło Ci usłyszeć o różnych rodzajach szefów i nagród. Efekt nadmiernego uzasadnienia pojawia się, gdy do wykonywanego zadania na pewnym etapie dodawane są nagrody. Motywacja osoby przekierowuje się na zewnętrzne wzmocnienie, jakim jest nagroda. W momencie gdy nagradzenie ustaje, osoba traci chęć i zaangażowanie do pracy, którą początkowo wykonywała bez nagród. Na YouTubie możesz znaleźć prezentację. Blizzarda związaną z nagradzaniem graczy w Diablo. Travis przytoczył eksperyment, w którym dwóm grupom dzieci zaproponowano kolorowanie obrazków. Jedna grupa dostawała za pokolorowany obrazek ćwierć dolara, natomiast druga grupa po prostu mogła kolorować obrazki. Grupa, która dostawała nagrody, wykonywała zadanie dłużej od tej drugiej grupy, ale w momencie, gdy przestała dostawać pieniądze, nie była już zainteresowana dalszym kolorowaniem. To przykład uproszczony, bo nagrody mają też różne skale. Jeśli lubisz wykonywać jakieś działanie i ktoś ci zaczyna za nie płacić, to gdy nagroda będzie zbyt duża lub przyznawana w niewłaściwy sposób, Przestaniesz lubić to, co robisz. I teraz wracamy do gamingu. Wydawcy wiedzą, że nagrody potrafią nas utrzymać dłużej przy grze, bo każda rozgrywka coś nam daje. Jednak jeśli jedna gra stosuje system nagrod, na rynku te same techniki pojawiają się w innych tytułach. W filmie o wielorybach Jerenström mówił nam, że żadna firma nie jest w stanie dostarczać content wystarczająco szybko, więc istnieje pokusa, że grę trzeba będzie podzielić na części i kazać graczom odblokowywać je godzinami spędzonymi w grze. Zatem jeśli każda gra posiada system progresu, brak tych mechanik w innych grach, a w szczególności posiadających tryb online, wywołuje w nas zniechęcenie do grania, szczególnie jeśli podobne działania nagradzane są gdzie indziej. Zupełnie słusznie demonizowane lootboxy, lub jak to woli mechanizmy niespodzianki, wypierane są obecnie przez passy. Pojawiają się one nawet w takich grach, które z racji gatunku, do którego należą, nie powinny mieć takich systemów. Problem w tym, że techniki wywołujące zaangażowanie nie są jak horoskop, wizytał wróżki czy błogosławieństwo od papieża. One faktycznie działają i w niektórych książkach znajdziesz je w dziale manipulacji i wywierania wpływu na ludzi. Dla przykładu Fortnite, Destiny 2 czy Dead by Daylight posiadają podobną formę Battle Passa, sklep z makrotransakcjami, a także Daily Sea. Skupiając się na tym ostatnim tutule, dlatego bo jest mi najlepiej znany, początkowo każda rozgrywka pozwalała awansować postaci i zdobywać dodatkowe umiejętności. Później deweloper za godziny spędzony w grze wprowadził graczom możliwość kupienia do Dodatkowych po DLC-kach doszedł sklep, a także ogólne levelowanie konta użytkownika. Gra za sobą ma również pierwsze lore questy, a także właśnie Battle Passa. Choć regularnie pojawiają się nowe postaci, studio zamyka graczy w tej samej pętli, stosując pewnego rodzaju recykling tej samej zawartości. Battle Pass i związane z nim zadania, choć dają zastrzyk endorfin po ich ukończeniu, skupiają wokół siebie wiele problemów, o których wspominałem już w innych filmach. Battle Pass to najczęściej dwa paski, jeden free-to-play, a drugi płatny. Jeśli jesteś wiernym graczem tytułu i szybko awansujesz w kolejnych poziomach, widzisz ile tracisz nie płacąc za Dodatkową zawartość. Odwracając sytuację, jeśli skusiły cię błyskotki w płatnej części, czujesz się zobowiązany do grania, bo w przeciwnym przypadku wydajesz pieniądze i nie korzystasz z tego za co zapłaciłeś, a wydane pieniądze mogą się zbarnować. Oczywiście Battle Pass to również mix tego co znajdziesz w sklepie oraz sezonowej zawartości, dostępnej tylko i wyłącznie w trakcie jego trwania. Więc wiesz, że jeśli nie będziesz grać teraz lub nie wydasz dodatkowych pieniędzy, stracisz szansę na zdobycie tych nagród. Możesz powiedzieć, ogryski mówią o wydawaniu kasy, a przecież w płatnej części całkowicie zwraca się koszt Battle Passa i słuszne. Spostrzeżenie. Jednak tutaj gra wyrabia u Ciebie pewien nawyk. Gdyby w rzeczywistości funkcjonowało prawo niespodzianki, możliwe, że w świecie roiłoby się od niewolników albo darmowej siły roboczej, ponieważ wiele osób nie potrafi ocenić ani docenić wartości swojego wolnego czasu. Tak samo jak wspomniałem na początku, twój czas jest zasobem pożądanym przez wydawców. Decydując się na Battle Pass może okazać się, że zdobycie kilku tanich rzeczy będzie kosztowało Cię wiele godzin w grze, które ostatecznie mogą wcale nie być takie przyjemne. I przypominać będą bardziej pracę zamiast odpoczynek. Nie bez powodu Netflix podał Fortnite jako swojego. Największego rywala, choć wszyscy spodziewaliby się, że powinno nim być HBO. Nagrody, zadania, którym trzeba poświęcić wiele godzin i usługi streamingowe mają przyciągnąć się do ograniczonej liczby tytułów. Duża liczba widzów i graczy zwiększa szanse na konwersję użytkowników, którzy płacą, ale też zwiększa pozycję tytułu czy usługi na rynku, nawet gdy korzystasz tylko z darmowej ścieżki. Zawsze możesz zarabiać więcej, ale czasu masz ograniczoną ilość i właśnie toczy się walka o te pozornie bezwartościowe minuty. Ludzie zawsze dążą do optymalizacji swoich działań, z tego też powodu na nowych osiedlach nie tworzy się wcześniej chodników, tylko czeka. Mieszkańcy sami wydepczą ścieżki. Gdy w grach poza pieniędzmi musimy płacić własnym czasem, stajemy przed wyborem, czy wolimy wykorzystać go na doświadczeniu, które oferuje interaktywna rozrywka, czy lepiej skupić się na zadaniach, które obiecują nagrodę i boost endorfin. W wielu przypadkach nawet nie będziemy się zastanawiać, że mamy taki wybór. Oczywiście, Battle Pass to narzędzie, które może być obrzydliwą formą manipulacji, a może być jednym ze sposobów na dodatkowe nagrodzenie aktywnych graczy. Ale nie oszukujmy się, tak jak wszystko, zawsze będzie miało swoje efekty uboczne, a im lepiej będziemy wiedzieć, w jaki sposób to działa, tym większa szansa, że będziemy Umieli podejmować świadome decyzje, czasem też działając wbrew wyuczonym schematom. I to tyle w tym temacie. Choć pod względem zachowań i tego, co nas przyciąga do poszczególnych typów gier, to zaledwie wierzchoły góry lodowej. Dzięki za oglądanie. Wiesz jaki jest najlepszy battle pass dostępny teraz na rynku? Podpowiem Ci kryje się za czerwonym przyciskiem z napisem subskrybuj. Dostajesz wszystkie informacje kompletnie za darmo i bez żadnej ściemy. Jeśli doceniasz to, co robię, podziel się lajkiem, a jeśli nie, to klikaj tego z kciukiem w dół. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat, wtedy nie pomogą nam go zmieniać. To zaledwie wierzchołek góry ro ro rodowej. Jedna grupa dostawała pokolorowany ogra ograzek. Ogryzek? Skupiając się na tym ostatnim tytule, początkowo każda rozgrywka pozwala. Jest w piekle specjalne miejsce dla tych, którzy piszą w messengerze tylko po jednym wyrazie, wiecie?